Cześć, witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym odcinku, na którym wam obiecałem na tamte poprzednim odcinku, jak chciałem oczywiście soję. Na dzisiejszym odcinku zostawcie mi właśnie pod tym filmem. Zapraszam, linki w opisie, zapraszam wchodzić tam. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybuj, komentuj i udostępnij film swoim znajomym. Chłopiec przyszedł, bo widzę tutaj koło mnie usiadł. Ja zapuściłem, bo ponieważ obiecałem, że deszcz wam pokażę. Ale chciałem powiedzieć, że akurat deszcz o godzinie 6 zaczął padać. 5:50 już zaczynało padać. Właśnie, ale miało być deszcz. Właśnie, żeby zniwa. Deszcz wczoraj miał być, ale się nie odbył ten deszcz. Właśnie, odbył się deszcz na drugi dzień. Stałem, powiedziałem, a dobra, pójdę i wam oczywiście to pokażę, bo ponieważ jak się dosymało słowa, to się dosymuje. Czyli większość osób by chciało coś z chałupy mieć nagrane. Jakieś filmy. Chciałem coś pokazać, chciałem ukuczny. Ja pójdę na górę po płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem. Gumowce tam mam na dole. Nie mogę przycisnąć chyba ten gruby, chyba będę musiał wizoje pójść na siłownię schudny. I chodzę sobie po łusku, sorry. Dobra, płaszcz biorę. Założyłem. Kwiatki babcia podlewa. Tu jest kurtka, zwykła normalna. A tu są te gumowce przeciwdeszczowe i gumowce przeznaczone do chodzenia po błocie. Patrz jak pada. Normalnie leje. To jest oczywiście pierwszy deszcz na Beczkoje, bo nie było prawie deszczu. Bardzo rzadko pada. Co ja poradzę? Rafał dłużej mieszka ode mnie niż ja. Rafał mówił kiedyś, jak mnie nie było, to częściej padało. A według mnie, dla mnie to jest pierwszy deszcz. Leje. Ale pada. Latarkę miałem odpaloną, bo w nocy musiałem osyć stać, bo mi się coś przypomniało i zapomniałem wyłączyć latarkę. A o 5:50 oczywiście deszcz zaczął padać. Ja procesy jest zamknięte. Akurat sobie psa nakarmię, bo pies razem ze mną wyszedł i pokażę wam jak pies. Ja psem się nie bawię, bo ja w ogóle nie mam czasu na to, bo cały czas bombię prace polowe. Jak pies usiądzie, to on, komiski, jak usiądzie, on chce oczywiście dokładkę, bo to jest pies, który tylko jedzeniu. Teraz pies nie zostanie, nie będzie zjadł, bo wszystko drogie jest i ten. I to już za pół godzinkę, coś piłki nie mogę wziąć. Chciałem piłkę rzucić psowi, pobawić się. Ora, pogłaskam psa. R. XD, coś się z tym psem dzieje. Opętało. Wizowie, opętało tego psa. Nie wiedzę. Lol. Trudno, że opętało psa, to trudno. Nie będę narzekał. Ludzie, pies nie zjadł. Co się stało? Że pies nie jest głodny, pewnie się nazar, a pewnie. A tu są nasiona, a to na zapas jest. Za każdej chwili zapisać się psyna. Tam też jest. Ile bym odpalił? Dopiero na majówkę. Zobaczymy jeszcze. Zobaczymy, jak tam Rafał będzie miał czas. Bo Rafał wrócił do domu.
bo widziałem wczoraj w nocy o 3, jak stałem z latarką. Jechał swoim pick-upem czerwonym. Kusiła go zatrąbić, ale tego nie zrobił, bo słyszałem, jak mówię, nie będę trąbił, bo nie będę przeszkadzał sąsiadom, jak śpią. Ja nie zmoknę. Dlaczego? Bo ja to ubrany... Chyba, nie. Po to, że nie zmoknę. Deszcz pada, niech tego urusza umyje, bo ponieważ że deszcz zawsze czasami może umyć. A ja zajmę się taczką. Myślałem, że siemnik walnę z kopytami, czyli nogą, bo ja pojadę oczywiście teraz taczką tam naokoło koło tych płotów, żeby do taczki woda się nie nalała. Jak się naleje, to się wyleje się do świn. To świnie będą mieli deszczową wodę i będą piły świnie, bo świnie też muszą się napoić. A ja jadę tam posątać u świn, bo na bałagan jest i trzeba ten bałagan usunąć. No za akurat buzy nie ma, tylko tak sobie deszcz pada. Wichury też nie ma. Miała być wichura, ale... coś się nie pojawiło się i chyba nie będzie. Albo pogodynka kłamała. Albo źle powiedziała, jak myśli. Miało być na dniach wichura, bo to wszyscy widzieli. Posątane. I wracam taczką właśnie skąd oczywiście brałem. Odkładam na miejsce. A do lasu pójdę. Jutro ktoś powie, a po co, że poszedł do lasu, po co deszczu? Na grzyby, a wie, że deszcz pada po to, żeby były w lesie grzyby. I jak deszcz stanie padać i dzięki temu będą grzyby. A ja chcę oczywiście przejść sobie. Bo dawno oczywiście w moim prywatnym lesie nie byłem. Bo był kiedyś las Rafała, ale Rafał mi przedał. Przedał, bo nie wiedział, co lasem robić. Mówił, że drewno wyciąć. To powiedział. Dzisiaj ten czas to jest trochę niebezpiecznie. Pada deszcz. A głupi... Jak taki głupi jestem, że do lasu muszę iść. Bo popierdoliło mnie i muszę iść. A ja sprawdzę pola. Błoto się zrobiło. Panie, że się błoto robi. Woda jest. Akurat pies pił z tej wody. Chłops, dobrze, że pada. Jeden dumny, zadowolony, że pada, bo nie będę miał suszy na polu. Dzięki temu deszcz zrobi, żeby było jak najlepiej, żeby suche oczywiście nie było, żeby anulować te suche. A bym poszedł do Rafała. Sprawdzić, to jest u niego. Przez las sobie pójdę. Tylko żeby na policję nie zadzwonił, że ktoś grasuje. On ma kamery właśnie, bo kiedyś u niego była mafia. Wywalili mu obornik, co ja poradzę, że znęcali się nad nim mafia. Chciałem biwak tutaj zrobić, ale patrzcie, nie będzie biwaku, bo deszcz pada. I mokro będzie. Powiem, do kiedy będzie padać deszcz, bo mam telefon i sprawdzę pogodę. Sprawdzę, czy będzie zasięg. W lesie czasami może zasięgu nie będzie internetowego, albo do rozmowy, albo do SMS. Sobotę i środę oczywiście zapowiadają deszcz i dzisiaj o 15 będzie jeszcze kontynuacja tego deszczu, a jutro będzie sucho i ciepło. Jutro zapowiadają 12 stopni i 0 opadów. Żadnych odpadów nie będzie. Nic nie będzie padało.
Za co pobiegnę. Trochę błota jest, ale trudno, a tu jest ta łąka. O, tu jest ten las mój. Chodzę sobie po lesie. Ktoś powie ze zgryzbyską? Nie, dla przyjemności. Odetchnąć swojskiego, świeżego powietrza jest dodatek z lasu. Wielki silos. Prawdopodobnie nie byłem z tyłu gospodarstwa. A tutaj jest obory. Idę do lasu. Pewnie Rafał po domu chodzi. Nie, Rafał o tej godzinie śpi. Jak jest susta 17, on jest Rafał po domu. Śpi. Żeby po cichu set. Żeby go nie obudzić. Bramę zostawił otwartą. Pewnie tak zmęczony był, a zapomniał, bo widziałem, jak w nocy jechał. Ja tą bramę mu zamknę. Żeby nie usłyszał, jak mu zamykam bramę. Dobra, zamknę mu bramę. A jak wejdę na gospodarstwo? Muszę po cichutku zrobić, żeby nie złapała. Rafał tak mnie nie poskabluje. Rafał nie jest taki tych. Rafał jest taki, że mnie będzie wspierał. Obca osoba, która wejdzie, kogo nie zna, podkabluje i pójdzie na policję, a na sąsiada to nie. Powiedział, sąsiad pomógł mi, to ja będę dla niego zacznie miły. Ja Rafał konfident nie jestem. Tak jak samo, tak jak ja. Ja też nie jestem. Jak Rafał mi wejdzie na gospodarstwo, coś wejdzie, to wiem, że pozyczył. A jak przeda, Rafał taki nie jest. Pożyczał kiedyś bez pytania, a potem zwrócił. Zamknę bramę, a potem skoczę. Ukucnąłem, bo ponieważ mnie zastanawiałem, dlaczego Rafał jeszcze tego nie oddał, tej scyzarki. Jest zawartością kartofli. Jeżeli wam pokażę, że tu Rafał rozerwał worki i mu się rozsypało, no. Do dwukółki opaście, widzicie? To są nasiona do siania. A ja ukucnąłem po to, żeby hałasu nie było. A co tu kombajn robi? Kombajn zawsze stał koło płotu. Tak Rafałowi pasowało ten. Pewnie Rafał odpalał kombajn, żeby przestawić. Tam Rafał jest w chałupie. Oh fuck. Fak, babcia stała Rafała. Sypką. O fuck. Kieruje się w stronę drzwi. Bo było widać wszystko przez oknem. Sypką. Przeskoczę. Spierdzielam. Rafała babcia wysła. Rafała babcia zawsze staje o 6 rano. Równo o 6 rano. Sypką uciekaj na szybciej jak potrafisz. Dawaj. Tragedia. Widzowie, tragedia. Ja chyba do domu pójdę i zakończę odcinek. Tylko taki odcinek deszczowy, by sobie pochodzić, poprawdzić, jak wygląda ten oczywiście klimat podczas deszczu. Uciekam. Dawaj, uciekaj. Bo babcia Rafała wysła z chałupy. Dzisiaj to nic nie będzie. Zrobiłem sobie zdjęcie jeszcze. I chciałem poinformować widzowie, dziękuję, że oglądaliście ten oczywiście wspaniały, fajny odcinek Epoca Deszczu. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco wraz z łoneczkiem wszystkimi powiadomieniami i trzymajcie się do następnego kolejnego odcinka LLO C2.0. Na razie, czołem. Widzimy się na następnym odcinku. Do zobaczenia, do następnego odcinka.